Szokujące, jak mieszka ulubieniec programu Chłopaki do wzięcia. Zniszczył sobie życie. Chłopaki do wzięcia to od lat jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. W obecnie trwającym sezonie do formatu powrócił snajper, który przed laty był ulubieńcem widzów. Okazuje się, że jego życie nie potoczyło się najlepiej i mężczyzna walczy z nałogiem oraz stracił dach nad głową. Jego wyznanie wstrząsnęło widzami. Do Chłopaków do wzięcia powrócił snajper. Program Chłopaki do wzięcia zadebiutował na antenie Polsat Play niemal 12 lat temu. Format szybko zyskał sporą popularność wśród widowni, która doceniła autentyczność oraz szczerość bohaterów. To właśnie postacie z pierwszych odcinków serialu na długo zapisały się w pamięci widzów i zaliczyły spory skok popularności. Jedną z takich postaci był Zbyszek występujący pod pseudonimem Snajper. Mężczyzna znany ze swojej miłości do piłki nożnej przez długi czas szukał w programie prawdziwej miłości. Jego losy cieszyły się sporą popularnością wśród widzów, którzy chętnie śledzili jego związek z Patrycją. Teraz jednak bohater zaliczył wielki powrót do programu. Jak się okazało, jego życie nie potoczyło się tak, jak chcieliby tego widzowie. Snajper z Chłopaków do wzięcia podzielił się dramatyczną historią. Zbyszek niespodziewanie pojawił się w trwającym obecnie sezonie Chłopaków do wzięcia. Wraz z powrotem bohatera przed kamerę światło dzienne ujrzały informacje dotyczące tego, jak potoczyło się jego życie. Okazało się, że słynny snajper znalazł się w dramatycznej sytuacji. Z jego relacji wynika, że walczy z alkoholizmem i po zakończeniu swojego związku stracił dach nad głową. Wieści te zdecydowała się potwierdzić również była partnerka mężczyzny. W rozmowie z telemagazynem przekazała ona, że mimo prób pomocy bohater zrezygnował z pomocy specjalistów. Patrycja podkreśla, że jest jej bardzo przykro z powodu tego, jak potoczyły się losy jej byłego ukochanego. Jest mi bardzo przykro. Zawiozłam go na odwyk, to zrezygnował sam. Ja nie dałam już rady. Jest mi przykro, że tak zniszczył sobie życie, przekazała w rozmowie z magazynem. Bohater programu mieszka w pustostanie. W trakcie realizacji programu Chłopaki do wzięcia Zbyszek wyjawił, że jego rodzice byli alkoholikami, a on sam sięgnął po używki w bardzo młodym wieku. Z jego słów wynika, że po pierwszego papierosa sięgnął w wieku 5 lat, a napoje wysokoprocentowe zaczął spożywać w 8 roku swojego życia. Aktualnie ze względu na ciężką sytuację życiową snajper mieszka w pustostanie na terenie Wrocławia. Przez alkohol załatwiłem sobie takie życie. Straciłem kobietę i mnie pognała. Spakowałem ciuchy, poszedłem z domu i znalazłem tutaj dom, pustostan i tak mieszkam tutaj teraz, powiedział przed kamerami.